Medycy, którzy przyjęli rosyjską szczepionkę, zachorowali na COVID-19. Medycy, którzy przyjęli rosyjską szczepionkę na COVID-19, zachorowali na COVID-19. W kraju altajskim w Rosji u trzech medyków, którzy przyjęli rosyjską szczepionkę Sputnik V przeciw koronawirusowi, późniejsze testy na obecność SARS-CoV-2 okazały się pozytywne. Władze lokalne przypuszczają, że medycy zakazili się przed szczepieniem. Służby prasowe regionu poinformowały o zakażeniu w środę, 11 listopada. Oceniły przy tym, że jedyną przyczyną zachorowania mogło być to, że doszło do niego, zanim u medyków wykształciła się odporność w wyniku zaszczepienia. Sputnik V to preparat, który przyjmowany jest w dwóch dawkach w odstępie 3 tygodni. Dopiero 3 tygodnie po drugiej dawce osoba zaszczepiona powinna być odporna na zakażenie. Również Ministerstwo Zdrowia Rosji oceniło, że u osób, które zachorowały, nie zdążyły się wykształcić przeciwciała. Przez 3 tygodnie od otrzymania drugiej dawki, trwa proces powstawania odporności na COVID-19, powiedział agencji RIA Nowosti doradca ministra zdrowia Aleksiej Kuzniecow. Prezydent Rosji Władimir Putin we wtorek wyraził przekonanie, że obie zarejestrowane w kraju szczepionki na koronawirusa są skuteczne. Zapowiedział, że wkrótce oficjalnie zarejestrowana zostanie trzecia szczepionka.